Hi. Wybierasz się na zakupy? Świetnie. Mam dla Ciebie kilka zwrotów związanych właśnie z zakupami. Robić zakupy to po angielsku do shopping. Do shopping. Ja zwykle robię zakupy w weekend. I do shopping at the weekend. A ty dokończ zdanie. I do shopping. Fantastycznie. Kiedy robimy zakupy, musimy oczywiście za nie zapłacić. Płacić za to po angielsku, pay for. Pay for. Możesz zadać takie pytanie: czy mogę zapłacić za tę kawę? Can I pay for this coffee? Can I pay for this coffee? A teraz ty, dokończ to pytanie, za co chcesz zapłacić? Can I pay for. Great. Kiedy płacisz, możesz płacić gotówką pay in cash. Pay in cash lub płacić kartą. Pay by card. Pay by card. Ja zwykle płacę kartą. I pay by card. A ty, którą formę wybierasz? Dokończ zdanie. I pay. OK. Kiedy chcesz zapytać, ile coś kosztuje, pytasz: How much is it? How much is it? Ok. No i standardowy zwrot, którego używasz, kiedy chcesz o coś poprosić, coś kupić, coś zamówić, tak naprawdę w każdym miejscu. Czy mogę prosić? Can I have? Na przykład, czy mogę prosić kawę? Can I have one coffee? Powinniśmy dodać na końcu jeszcze please. Ale bardzo często skracamy i po prostu mówimy: Can I have one coffee? Ok, dokończ to pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i zamów. Can I have? Fantastycznie. I ostatni zwrot: chciałbym lub chciałabym. I'd like. Tak naprawdę to trochę zamiennik na can I have. Chciałabym herbatę. I'd like one tea. I'd like one tea. A teraz ty. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i dokończ zdanie. I'd like. Okej, okay. fantastycznie. To wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o zakupy. That's all for today. Have fun doing shopping. Baw się dobrze robiąc zakupy. Have fun doing shopping.